Czesneckie starostwo stawia na ekologię. Na budynkach szkół, warsztatów czy domu pomocy społecznej montowane są panele fotowoltaiczne. Pozwoli to zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Panele będą wytwarzały energię potrzebną do oświetlenia, ale też wykorzystywaną w kuchni DPS-u. Montaż paneli słonecznych na 7 budynkach zarządzanych przez starostwo już się rozpoczął. Pierwsze płyty montowane są na dachu DPS-u, w którym przebywa blisko 200 podopiecznych. Chcemy przede wszystkim obniżyć koszty funkcjonowania różnych obiektów szkolnych, DPS-u czy warsztatów, po to, żeby mieć więcej środków na inwestycje, na bieżące funkcjonowanie tych instytucji. W Domu Pomocy Społecznej najwięcej energii wykorzystywanej jest w kuchni, gdzie mimo najnowocześniejszych sprzętów placówka miesięcznie za prąd płaci kilkanaście tysięcy złotych. Miesięcznie płacimy około od 10 do 12 tysięcy złotych za energię elektryczną. Wiadomo, że energia rośnie, koszt energii elektrycznej będzie coraz droższy, więc oszczędności na fotowoltaice nawet 30% dla mnie będą ogromne zyski. Panele fotowoltaiczne na budynkach powstaną do końca tego roku.